No witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj rozpoczęliśmy kolejne Food Champions i dzisiaj został kupiony Fedek Jeza w wersji Fantazy. Były dwa piki z Hero, była paczka za 600 tysięcy monet, było mnóstwo pików i oczywiście zagraliśmy Food Champions, jak żeby inaczej. Food Champions kończymy w poniedziałek, ponieważ dzisiaj gra Juventus. Mam nadzieję, że nie będzie mi przykro z tego powodu. Zostawcie beczkę w górę, subskrybujcie kanał, filmy są codziennie, to jest Daily. Bawcie się dobrze! Oczywiście nie przedłużam, zapraszam, bo kontentu było naprawdę mnóstwo. Zapraszam. Witam, witam. Proszę Państwa, muszę się do czegoś przyznać. Mówiłem jakiś czas temu, że nie sprzedałem Krosa. Sprzedałem go. Ale to dlatego, żeby mieć pieniądze na Kiezę. I to jest, uważam, że dobra inwestycja. Bo Kieza ma gwarantowane plus 4 do ratingu, więc dla mnie to jest oczywista rzecz. Oczywista rzecz, proszę Państwa. Sprzedałem Krosa za 3300, kupiłem za 2500. Więc pieniądze zarobione. Dobra, mamy generalnie 25 pików. I tym jednym pikiem jest ZKW versus Itoty Honorable Mentions, więc myślę, że możemy lecieć. Ale zacznę od David Pajor, proszę Państwa. Taki, jakby wleciał Kieza, to byłby... Czy to byłaby najlepsza karta, jaką trafiłem w tej grze? A parę już trafiłem. O! Little i Parejo! Wreszcie Parejo, dawno go nie było. Stones, ale są fajne ratingi. Podoba mi się to. Bardzo. Grimaldo. Coś działo w Lazio Milan? Trzy czerwone kartki były, ale w ogóle tego meczu nie oglądałem. Ale wiem, że były trzy czerwone kartki. Kamara. No Kamara, no informy są bardziej przydatne. Little, po raz kolejny, trzeba będzie się przepalić. A nie. Aha, była ona, okej. Okay. Laporte znowu, czy ja chcę go wziąć? No wezmę, może gdzieś przyda. Ja mam jakieś zaniki pamięci, bym pewien, że Laporte już był do wybrania, tylko po prostu go nie wybrałem. Praktycznie pewne. Odegaard 87, witam ślicznie. ZKW versus i nominowani. Może jakiś nominowany zawodnik tutaj siądzie! Alvaro Matara! Olga Carmona i Marta, którą trafiam już chyba któryś raz, więc witam ślicznie. Dobra, pierwsza paka, niedziel razy 8-3+. Czy będzie niebiesko? Nie wiemy, bo oczywiście to jest zbagowany. Francja, Sio, Renard. Walkout pojedynczy. Może. Kurczę. 10 razy 8-3+. Znowu. Może. Kurczę. Brąz. Trencik. Czy trencik mi przyniesie brąz? Ja bym chciał zobaczyć podwójny walkout trend i brąz. Mogę się doczekać takiego czegoś? Odegaard. O! Les Melu, proszę bardzo, 86. I ile duplikatów? Ostatnia paka. Może. Niestety nie. Schüller. Pop. A razem z pop przyjdzie Ruben Dias. To jest pewne. Chłopie. To jest ball knowledge, to jest chłopie elitarny ball knowledge. Dobra, lecimy. Ja nawet jeszcze nie kupiłem wyjściówki na finały Food Champions. W sobotę zaczynam Food Champions. Przez to, że przedłużyli, to już tak mi kurczę odwaliło. Taki jest skład. No w sumie nic się nie zmieniło. No, to co było na odcinku to jest. W przyszłości mam nadzieję, że wleci Kieza, która jest tanie. O, no powiem szczerze. No ma czym pograć, nie? Ma czym pograć tutaj. Jeszcze nie mam Kiezy, jeszcze nie mam. Zobaczymy, będę monitorował cenę. Nie, proszę. Jezus. Będę monitorował cenę. Jak będzie tak 2,5 miliona, to pomyślę, że może wtedy. Taki myk, podam do dobrego Chartona. Bobby wchodzi w pole karne, uderzy. Nie, otóż nie. To było piękne. Boom. Bobby Charlton, 1-0. Jecham. A spróbujmy powershota. Dobra, próba. Bobby Moore nie może mnie dogonić, absolutnie. Siema. Podanko, przyjęcie, uderzenie i 2-0. Elegancko. Paulo Futre. On ładnie to robi. Ładny gol, bardzo ładnie zrobił. Podaję ci rękę, pogratuluję. Ale ci w dupek. Messi! 4-1. Dobra, 1-0, let's go. Co tu mamy? Maldini, Rudiger, Huli, Mbappe, Smith. Ham, ajajaj, jaki team. Pyk, pyk, pyk. Ale akcja, no i Casillas karny. Dobrze. Może być, uderzamy sobie w lewy dolny róg. No, Casillas powinien to obronić, powiem szczerze. Syk. Leo Messi, karny po raz drugi, panie kolego. O, wiem, co teraz zrobię, wiem, co teraz zrobię. Teraz uderzę w lewą górę. A? Ale akcja, chłopie. Ale on to robi, 3-0. We wrześniu, pod koniec. Jest głupie strasznie. I cyk, Messi, czemu ty to przyjmujesz w głąbie? Bobby Charlton, czemu to nie jest gol? Cyk, faul. I fałszykiem i 4-0. Ależ on jest w formie i mamy rage. Pięknie, bardzo ładny mecz w moim wykonaniu. Co tam było? Chyba 3 razy 8-3. O! Fede. Francja. Francja i Sio. Pascru 87. 4 razy 5+.
Musi być karta fantazy, musi być karta fantazy. Parejo. O, proszę. Okej, okay, kolejny parejo na dzisiaj. Drugi. Jest the walkout. Nie wierzę w to. Ja pierdzie. SBC. Oczywiście się odświeżył Pix Hero, który naturalnie zrobimy. Ricardo Carvalho. 90 ocen ogólnej. Będzie zależny od klubu Chelsea. Powiem tak, nie chcę być, nie chcę być niemiły, nie? Nie chcę być niemiły, więc nic nie powiem. Ale wygląda zajebiście, bo ma szopa, walkę w powietrzu, czyli główeczki będzie wygrywał. 8-9, 8-8, no... Ja się wstrzymuję osobiście, ja się wstrzymuję. Już nie ma paczek 10 razy 8-3+. Nie. O, Mbabu! Kur... O, ej, dodaję baterijkę! Zajebiście! Ale to musiałbym mieć... Oby właśnie kwalifikował. Ale on jest tylko PO tutaj, a ja potrzebuję LO. A ten drugi UEA? 7-6 defendingu, kurde bele, no on byłby... no nie jest, on daje potencjał, na tamten byłby lepszy. Jeden z czterech, podstawowych, potrójne zagrożenie lub też UCL. Pierwszy zrobimy normalnie, drugi możemy odsłaniać, nie ma problemu. W pierwszym będzie... Kurde, znowu Di Natale, już go mam. Berbatow, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Rabiocik oczywiście tutaj wlatuje. No i co, no... Niczego się nie spodziewam, absolutnie się nie spodziewam. Lecimy. Właśnie nie wiem, czy lepiej od góry, czy od dołu, bo już nie pamiętam. Mamy cztery wersje podstawowe, nie? Opę. Fajnie. Markizio! Szkoda, że mam ci już lepszego. Ale fajny piksel, taki przyjemny. Forlan 8-8, a na końcu będzie Anglia. Crouch czy Joe Cole? McManaman. Świetny trafek, gdybyśmy mieli listopad, to byłbym przeszczęśliwy, no ale niestety mamy marzec, ta gra już nie żyje. Dobra, 5-8-4. Może coś... O! Co to jest? A z inform, dobra. Może Vlahović? Chyba to nie jest Vlahović. Pepe z Lyonu, matko pojęcia... Nie mam pojęcia. Diani! 90! Fajnie, bo chciałem informa, więc spoko. To jest dosyć wysoki rating, jest. A może coś niebieskiego? Nie, 84, no dobra. Co my tu mamy? Jaszyn! Carlos Roberto, jest Bandak Zielony, Charlton, Vieira, Charlton... Best, Estien, Eusebiek, Team. Za zagranie tych 90... To jest... Pierwszy... Moment, Messi, będzie bramka. Sławszyka. To jest to, co po części zaczęło powoli zabijać tę grę, czyli Tifo za 90 meczów w Rivals. To jest dla mnie, nie wiem co mieli w głowie, naprawdę nie wiem co mieli w głowie, a to jest jedna z głupszych decyzji, jakie zrobili. Robi Charlton, uderzenie i 2-0. Maldini kosimy. Czysto, no jak? Czysto było. Jak już trafiali kartę Toty, moment, wracę bramkę, kurde. Pyk, pyk, Bobby. Jasne. Potem robimy chłopie, o nie. No i... Pyk. Pyk. Messi! R1. I uderzenie. I 3-2. Nice. Z jednej strony szkoda Pogby, ale z drugiej, no nie oszukujmy się, no... Chyba byli ludzie, którzy mówili mu, że... Albo nie było takich ludzi. Marquizio! Tak jest! 89 minuta. Claudio Marquizio. Warto było zabulić 1 700 000 monet z tego zawodnika. 5x84+. O! Znowu inform. Kurde, to ja może duszam tym razem, co? Ter Stegen, a taki Duszan chociaż, jak nie Kieza, to chociaż Duszan, co? O, Kamara. 2000 zielonych punktów naładowane, najpierw lecimy z paczką niezbędnika. 30 piłkarzy 60+, 3 karty 85+, lecimy. Ty, a może będzie Kieza na wypożyczenie? O, ale byłoby fajnie, Fryderyk na wypożyczenie. Brąz znowu? Ja pierdzie, jak to będzie brąz drugi raz z rzędu. Trend. Podwójny okap. Bernardo Silva, nie będę oryginalny. Renard po raz drugi, okej. Okay. O, Toni Kroos, siemano. Dobra, Kieza na wypożyczenie, proszę. Please. Fryderyk Kościelny. Ostatnia paka 584+. Mieliśmy jedną kartę fantazy, czy potrafimy drugą? Chyba niestety nie. Francja, ŚP. Rabiocik może? Gejoro chyba? Tak jest, Gejoro 86. Pede Chiesa. Raczej nie. To nie jest Pede Chiesa. Lecimy. Paczka za 1500 FC pointsów. Wymienna. Wymienny Pede Chiesa? Oczywiście, że tak. Oczywiście. Oczywiście, że wymienny we... Proszę, Włochy. O, ale jeszcze Kevin? Proszę. Raczej nie. O, Ruben Diaz, wymienny brąz, Parejo trzeci dzisiaj. No jeszcze aż tak nie staniał. 2600, więc jeszcze jest dużo. Jeszcze będzie tańszy, uważam. Będzie jeszcze tańszy. A jest jakiś na licytację? Nie. Wow, 2,5 miliona. Mamy to. A dosłownie. 15 sekund temu? Nie. No wiem, że na nim stracę. Miałem plan go kupić.
Mogę na nim stracić pieniądze. Proszę państwa, bawmy się. Bawmy się, ta gra już jest martwa. Dobra, muszę zmienić formację niestety, bo Chiesa nie ma pozycji, która pozwoli mu na granie w tej formacji. Czekaj. 4-3-3, czwarty wariant mi się tutaj podoba. No i git, to wygląda zajebiście. Petrzyk na bramce. Kimi J. Van Dijk, Bruno, Putejas, Mbappé, Grealish, Eusebio. No dobra. Van Dijk spieprzaj, no co za... chciałem z prawej nogi, żeby uderzył. I czemu, powiedzcie mi, uderzyłem fałszem? Po pierwsze nie pojawiła się ta plakietka z playstylem, a po drugie ten fałsz był gówniany. Czemu tak się dzieje? Ładnie zrobił. Skora. Bobby! Fuck. Faul! No! Proszę, nie zastrzel! Trzy strzały. Ja dałem 8, nie strzeliłem ani jednej bramki. Nice! Van der Sar. O Boże, 5 z tyłu. Hulit, Kaka, Zidane, Henri, Raul. Brawo, Mia. 1-0. I mamy rage quit, wow. Serio? Okej. Okay. 4-1, dobra. 8, 3 razy 3? Może hero? Orban. O jest, dobra. O! Zapomniałem. Zapomniałem, że ma specjalną kartę, sorry. Ederson, Van Dijk oczywiście, Disasi. Okafor, Ginola, Bernardo Silva, Hem. Player Loki. Ja pierdziele. I to będzie gol. Brawo, Tibo. Ładnie zrobił źle, ja zagram ten sobie. Jeszcze jest Renard. Zepsułem. No ale po co ty? Oby tam był spalony. Brawo, Tibo. To jest dramat. To jest gol. Dramat. Wow. Teraz odpalę chłopie Minecrafta chyba, nie? Schmeichel, Renard, Kiwior, Hulit, Mbappé, Eusebio, Juli. Zawsze mi się... To będzie gol pewnie, co? Thibaut Courtois. Bo teraz nie mam pojęcia, kto ile kosztuje, to będzie gol. Brawo Thibaut, jak mi dupsko ratuje, Boże. Bobby. Dziękuję, Bobby. Dziękuję, że istniejesz. Fede, Ham, nie będzie mi Ham nawet. Przesta, nie, ale lagi, ale, o Jezu, jak laguje. Brawo Tibo, co tu się dzieje, czemu są lagi? No Chiesa musi, że się coś strzelić, ja nie mogę strzelić Chiesą, po prostu przysięgam, nie mogę nic strzelić bramki, że o co chodzi. Czemu? I co my chcemy wziąć? Chyba 7x5, co? Na pewno 7x5, nawet nie ma co, to nie ma dyskusji, chłopie, nie ma dyskusji. Na sam koniec, chłopie, taka paka, nie? Taka paka na sam koniec dla widza. Ja pierdzielę, ty. Niewymienny Chiesa, tak to widzę. Wiadomo, będzie złota karta, bo te karty są niestety zbagowane, Osimhen chociaż, Osimhen. Nic mi to niestety nie mówi. Ter Stegen obróci. Mapileon. Hegerberg 89. Coś niebieskiego. O matko boska. Lecimy all in, nie? All in, proszę państwa. Powiem szczerze, ja po prostu czuję i wierzę, że w środku jest Chiesa. To jest nieprawdopodobne, ale naprawdę czuję i wierzę. Patrzę za 600 tysięcy monet z Chiesa. Po prostu zróbmy. Może jakiś hero, co? Okej. Okay. Nie martwmy się tym. To będzie Rodri. Ale w środku jeszcze będzie karta fantazji. To jest piękne przede wszystkim. Oczywiście Ter Stegen, którego już mam. Na razie wiadomo, będzie lipa, bo to jest na ostatniej stronie. Madsen i Stanway. Madsen. Nie kosztuje dużo. Stanway. Też nie kosztuje dużo. Jeszcze jest pas Kerau. Mamy trzy karty w jednej parce. Trzy karty fantazy w jednej parce, nie? Także moi mili państwo, bilans 5-2. No wiadomo, nic szczególnego, bo no, można było to lepiej, skoro zagrać, no ale wyszło jak wyszło. Propos Chiesy, póki co, nie będę ukrywał, trochę mnie zawiódł. Zobaczymy, czy się sprzeda. Jeśli nie, to po prostu go zostawię i będziemy nim grali dalej. Ale póki co ten Chiesa troszkę mnie zawiódł. Mam nadzieję, że z meczu na mecz będzie lepiej. Widzimy się oczywiście jutro na kanale. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia. Miłego dnia.
No, adios.